Święty Tomasz z Akwinu zastanawia się, dlaczego Chrystus narodził się w Betlejem, dlaczego wybrał właśnie to miasto. I odpowiada, że jest to związane z wypełnieniem proroctwa starotestamentowego, że miejsce narodzenia Zbawiciela będzie właśnie Betlejem, ponieważ Mesjasz będzie pochodził z rodu Dawida. I także zwraca uwagę na to, że jest to miasto, które nosi nazwę Dom Chleba, a Chrystus powiedział: ja jestem chlebem, który stąpił z nieba. Ale odpowiadając na to pytanie, dlaczego w Betlejem, również pisze o tym, że Chrystus wybrał Betlejem na miejsce narodzenia, a Jerozolimę na widownię swojej męki. I przez ten fakt okrył wstydem pychę ludzi próżnych, którzy szczycą się tym, że swój ród wywodzą ze sławnego miasta i z tego powodu chcą również być chwaleni. A Chrystus na odwrót, pisze święty Tomasz, chciał urodzić się w mieście nieznanym, a w sławnym doznać zniewagi. Zgadza się to z tym, co napisał również święty Paweł w liście do Koryntian, że Bóg wybrał to, co słabe w oczach świata. Drodzy studenci, nauczyciele akademiccy i pracownicy Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, w świetle tajemnicy wcielenia Syna Bożego i tego, o czym mówił święty Tomasz z Akwinu, chciałbym życzyć nowej logiki życia i odkrywania Bożej mocy w tym, co słabe, proste i ubogie.